Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake, powracamy do Kingdom Hearts u mnie na kanale. Ja jestem po szybkich odwiedzeniach w Traverse Town, by uzupełnić potki. Jesteśmy gotowi na ostatni świat z tego pierwszego okręgu w tej grze. Ale oczywiście wpierw musimy dolecieć. Ostatnio byliśmy w Olympus Colosseum, świecie na podstawie Herkulesa, luźnie bazowany na podstawie Herkulesa. Wracamy do cudownej ułomności, jaką są podróże gumistatkiem. Czysta rozkosz. No i cóż, zobaczmy, co ten ostatni świat dla nas szykuje. Ja niestety wiem. I przez to, że dodałem tego zdania, niestety pewnie już wiecie, że nie będzie miło. Tak, to jest generalnie jakby zbliżamy się do świata, który... To, co mówiłem w przypadku Wonderlands. To jest świat, który jak się nad nim lepiej zastanowicie, to nie ma totalnie żadnego sensu. Tutaj nie mówię o fabule czy coś takiego, nie bardziej chodzi o sam design tego świata i rzeczy, które musimy tutaj robić. Rozumiecie? Tak więc, no cóż, przed nami jeden z tych światów. I który, jeśli gracie po raz pierwszy, będzie dla was cholernie mylący. A, po prostu te randomowe kostki rzeczy unoszące się w kosmosie. Takie naturalne i takie totalnie niewymuszone czy coś. Nie, dobra, wiem, że te kostki to pozostałość po ścianach zbudowane z gumi klocków. I tak, to jest coś w lorze Kingdom Hearts. Ale wygląda to strasznie głupio. No sorry. Szanujmy się. Wow! No, come on! No, strzelam do niego cały czas, nie wiem się... Jak miałem tego uniknąć? Come on! No nie, no nie, nieładnie, nieładnie. Hej, 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 tak się nie bawimy. Dobra, wracamy tutaj. Ten świat przed nami jest dosyć długi, więc wolę nie tracić czasu na powtarzanie nudnego fragmentu gry. I tak, zapomniałem o jakże przydatnej funkcji zwalniania statku, w sensie hamowania po prostu. Bardzo rzadko się przydaje, ma nieco więcej sensu podczas wyzwań. Ale no cóż, istnieje, możemy spowolnić do statku, co daje szansę na zestrzelenie większej ilości rzeczy. Wow. Naprawdę nie chcę tego powtarzać po raz trzeci. I tak, początkowo jesteśmy zmuszeni latać wszędzie ręcznie, dopiero potem będziemy mogli teleportować się między wcześniej odwiedzonymi lokacjami. Ale do tego jeszcze trochę. Tak więc póki co jesteśmy skazani na lot. O, dobra, dolecieliśmy. Hej Donald, może król Mickey jest tam na dole? Na takim zadupiu? Nie ma szans. Ruszamy dalej. Ej, czekajcie, czekajcie, Riku i Kairi mogą tam być. Po prostu chcę to sprawdzić. Zapomnij, mamy ważniejszą misję. Ląduj. Nie! Dalej! O nie! Lądujemy. Okej, okay, nasza dwójka... Nie dotyka tego, nie. Nasza dwójka bohaterów najwidoczniej pokłóciła się o ster i wylądowali w miejscu, którego z jakiegoś powodu Donald stwierdził, że nie ma tutaj nic ciekawego. Mimo tego, iż lądujemy w każdym napotkanym świecie, to co do tego jednego świata akurat Donald miał problem, żeby fabuła mogła się wydarzyć. No nic. I teraz przed nami kolejna opcjonalna walka, którą wygrałem na pierwszym podejściu. I którą pewnie teraz przegram, bo jest opcjonalna, więc mogę ją przegrać. I tak, przez awaryjne lądowanie jesteśmy rozdzieleni od Donalda i Goofy'ego. I tak, jesteśmy w świecie na podstawie Tarzana. A to ta cholerna jumpscare'owa pantera, to i tak się będzie dzieje. Sonic! Tak, oto i nasza nowa technika, to jesteśmy od Clouda.
Jest cholernie potężna i ogłusza wrogów, co jest dosyć istotne, ale kosztuje całkiem sporo many niestety. Wow, opcjonalna walka, którą wygrałem, nie wierzę. Tak, jakby te hiki są bardzo randomowe, można je odpalić tylko w bardzo konkretnych momentach. Niekiedy jest, trzeba spełnić bardzo dziwne warunki. Czy ja to zabiłem? A jednak nie. To Tarzan! Sabor. Danger. I tak, Tarzan dalej jest w fazie, gdzie porozumiewa się osobnymi słowami. What is this place? This place. Okay. Where did the others go? Look, I got separated from my friends. Have you seen them? Czemu Tarzan wygląda tak smutno? Friends. Right, my friends. There's two of them. The loud one is Don. A może nie? You know what? Never mind. Sora, myślę, że za dużo informacji przekazujesz. Look for Riku. Friends. Right. Kairi. Friends. Tak. Kairi. Friends. Here. Really? Chyba Sora uderzył się nieco za mocno w głowę. I straciliśmy Tarzana. Not sure I understand, but show me. Take me to Riku and Kairi. Tarzan. Tarzan, go. And I'm Sora. Tarzan, go. Sora, go, go. Okej. To była konwersacja. I tak, jesteśmy w świecie Deep Jungle. Świecie na podstawie Tarzana. I ten świat ma dosyć ciekawe story. W sensie nie jako, że fabułę w grze, ale ma dosyć ciekawą historię, jeśli chodzi o serię. Ponieważ wiele światów w kolejnych częściach Kingdom Hearts... Dobra, potem się wyjadam. Małpa zostawiła klocek? No dobra, po tym malutkim przerwniku. Tak, ten świat ma dosyć ciekawą historię, ponieważ jakby światy w kolejnych częściach Kingdom Hearts lubią powracać. I tak na przykład, jak mówiłem wcześniej, w praktycznie każdym Kingdom Hearts pojawia się świat Olympus Colosseum. I podobnie ze wczesnych screenów z kolejnych części wynika, że również miałbyś w kolejnych częściach świat Tarzana. No, czyli właśnie Deep Jungle. Jednak próżny go szukać w jakiejkolwiek innej części Kingdom Hearts, ponieważ w jakichś dziwnych manewrach prawnych Disney utracił prawa do własnego filmu. W sensie, tak, dalej jeśli jakby kupujecie film na DVD Tarzan od Disneya, to jest dalej Tarzan od Disneya, ale profit z niego nie idzie do Disneya, idzie do jakiejś innej firmy. Innego studia. Nie wczytywałem się to na tyle, żeby móc tutaj... Aj, kurde, spadłem. Żeby móc wam dokładnie wszystko powiedzieć. Co do Joty. Ale wiem, że tak, Tarzan... Film Disneya, Tarzan nie należy do Disneya. I dlatego wszelkie ich akcje związane z tymi postaciami, tymi motywami zostały ucięte. Ponieważ nie chcą dać zarabiać komuś innemu. Całkiem logiczna decyzja w sumie. A, dobra. Jakby na tym domku coś jest, ale póki co chyba nie jestem w stanie się dostać. Albo jestem, ale nie wiem jak.
A nie, nie, typu cholera, przecież... A, dobra, 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 pętam, pętam. Mamy ukrytą, skitraną drabinkę. Która prowadzi na dach. A na dachu są rzeczy. O, super, kolejny Protect Chain. Kuźwa, nie wiem. Mógłbym klub z BDSM-em po prostu z nimi otworzyć, mam ich tyle. Okej, okay, i tam jest generalnie łódka ze skrzynką na dole, nie wiem czy to widzicie. I potem oczywiście zdobędziemy umiejętności, które pozwolą nam dużo precyzyjniej przemieszczać się w powietrzu, ale póki co, o właśnie, musimy zrobić to w ten sposób, jeśli to chcemy. A my to chcemy, chcemy wszystko. I tutaj też bodajże jest jakaś skrzyneczka. Tak. Mega potka. Ciekawe, czy gra pozwoli mi tędy iść. O, najwidoczniej pozwoli. No dobra, ale nieważne. To zajmie za długo. Pójdziemy skrótem. W sensie pójdziemy tak, gra. Poleca, byśmy poszli, w sensie wyskoczymy za krawędź. To jest też właśnie ciekawe w Kingdom Hearts, ponieważ w pierwszym Kingdom Hearts, w sumie w kolejnych też nie kojarzę, nie ma czegoś takiego jak dziura bez dna, która was zabije. Jeśli wpadniecie gdzieś w jakąś dziurę, to wylądujecie dzięki niej w innej lokacji. No jest taki ciekawy zabieg, nie zawsze trafiony, często irytujący, bo w ferworze walki postacie lubią się zsunąć z różnych krawędzi. A no okej, okay, to jakiś pomysł, nie? Tutaj. Kawałek nawiązujący do sceny z Tarzana, gdzie Tarzan śmiga sobie po gałęziach, jak na nim, jak na desce. Możemy niszczyć gałęzie po drodze. Niektóre nas ranią, inne nie. I tak jakby... Znaczy potem jakby robi się ten minigierka. No właśnie. I można... odkrywać nowe trasy do ślizgania się i zbierać na nich owoce i to jest gdzieś tam wszędzie spisywane. Ogólnie właśnie jakby Kingdom Hearts słynie z tego, że ma bardzo dużo bezsensownych minigierek. To jest coś, czego ogólnie nie lubię w grach i w Kingdom Hearts również tego nienawidzę. Apogeum wszystko osiąga w Birth by Sleep. Ale to jeszcze mnóstwo grania przed nami. A i to jest też ciekawa lokacja. Dobra, w sumie dobra, najpierw kontynuujmy fabułę. Wejdźmy do namiotu. Jane. Tarzan. Oh, and who's this? Hi there. I'm... Oh, you speak English. To jest zabawne zdanie. Oh, you speak English. To jest pierwszy raz, kiedy... pierwszy i jedyny raz, kiedy ktoś w tej grze odnosi się do tego, że w tych wszystkich światach wszyscy mówią dokładnie w tym samym języku, w sensie po angielsku. To takie, wiecie, śmieszno dziwne po prostu. So then, obviously you're not related to Tarzan. Nie jestem małpą. Are you here to study the gorillas? Tak, totalnie wyglądam, przyszedł tutaj badać gorylę. Patrz, mam z 14 lat i jestem ubrany, jakbym szedł do łóżka, tak, więc sorry. A circus of clowns. Not much use for hunting gorillas. Mr. Clayton, we're studying them, not hunting them. This is research. I tak, z jakiegoś powodu w budżecie tej gry najwidoczniej nie było miejsca dla ojca Jane, który był chyba najzabawniejszą postacią w Tarzanie. Huh? Sora, look what we found. Look at this. Ooh. Ooh, to brzydko oteksturowany klocek. Cóż to jest? Klocek gumi. To właśnie z tego materiału jest zbudowany nasz statek. A to oznacza... Król musiał tu być. Ha, Donald, widzisz, nie miałeś racji. Musimy je współpracować, by go znaleźć. Póki co. Okej, okay, jeśli chcesz ze mną iść, możesz. Póki co.
Tak, i generalnie tutaj mam taką wadę Kingdom Hearts, ponieważ totalnie nie opłaca się nosić osób z członków drużyny z danych światów w drużynie. Totalnie się to nie opłaca, ponieważ oni sprawiają, że nasi towarzysze, Donald i Goofy, na których jesteśmy skazani do końca gry, nie levelują, a ponadto z tymi randomowymi osobami nie możemy używać Trinity, które są rozsiane po całym świecie. I w przeciwieństwie do Kingdom Hearts 2, gdzie możemy zmieniać członków drużyny w locie, tutaj potrzebujemy save pointu. Tak więc, you know. Najwidoczniej Tarzan został wychowany przez gorylę w dżungli. Komunikacja z nim dalej nie jest najłatwiejsza, ale uczy się. A więc on mówił po gorylowemu cały czas. Tak, tak, a ty szukasz swoich przyjaciół, tak? Powiedział, że Riku i Kairi byli tutaj, ale potem już nie zrozumiałem totalnie nic. Może spróbujemy tak. Spróbujemy w ten sposób. Pokażemy Tarzanowi to i owo na tym projektorze i może uda nam się dopasować do tego słowa. Tylko gdzie przypadły te slajdy? Okej. No i teraz ogólnie w tym obozie są rozsiane slajdy, my musimy je znaleźć, znajdziemy je, Tarzan nauczy się mówić po angielsku i może nas naprowadzi. Chociaż twierdzę, że Sora ma o wiele za dużo nadziei, że Tarzan zrozumiał, o co mu chodziło i że Riku i Kairi faktycznie tutaj są. Okej, Clayton sobie tutaj derpi. O, to jest w ogóle zabawny easter egg, ponieważ to jest jakby... Czekajcie, o właśnie. To jest czajniczek i filiżanki z Pięknej Bestii. W sensie one jakby w Pięknej Bestii były żywe i jakby mówiły. Tutaj nie mówią, ale każdy ogarnia, o co chodzi. Nazywam się Clayton, jestem myśliwym, a nie badaczem. Okej, okay. Dobre przedstawienie postaci, podstawa. Tak, i teraz aby myk polega na tym, że możemy badać tutaj różne rzeczy. I przez badanie tych rzeczy, oto mamy slajd dla Tarzana. Przez badanie różnych rzeczy, Sora dowiaduje się różnych rzeczy. Jeśli badamy dość dużo rzeczy, Sora będzie mógł wykonać eksperymenty na stole do eksperymentów, który jest dostępny tylko i wyłącznie w tej lokacji. I z jednych przedmiotów robić inne przedmioty, tylko w tej lokacji. Tak, slajdy są tutaj wszędzie porozsiewane. Bodajże mam już wszystkie. A nie, jeszcze tu jest jeden. O, tutaj w ogóle mamy właśnie jedną ze Trinity. Uff. To skrzynia! O, dalmatyńczyki. Jak odwiedzimy Traversa, będziemy musieli zajść do dalmatyńczyków, bo pani ma teraz jakąś nagrodę. Research one? Okej. Czekajcie, czekajcie. Dwójka. A może muszę obadać ten? Nie. O, proszę, jest. I teraz chyba możemy z tego skorzystać. Okej, zaczynajmy. Zaczynamy eksperyment. Włożyłeś pocją do środka. Teraz trzeba to troszkę schłodzić. Bum, proszę, zdobyliśmy eter. Nawet dwa. Okej, dalej nie mamy pierwszego. Jest karta. Dwójka. Czyżby zegar jeszcze trzeba obadać? Ta, o. O, proszę bardzo. Takie dziwne, małe rzeczy, których nikt nigdy nie wyjaśnia i no, wiecie. Okej, zaczynajmy. Potem został włożony do garnka. Podpal. Okej. I bum. Z potiona ugotowaliśmy High Potiona. Nice. Dobra, i możemy pokazać Tarzanowi potki, w sensie slajdy. I kontrolować fabułę. To zamek. Co się tak, Sora? Nic. To miejsce wygląda dziwnie znajomo. Tylko to dziwne, bo przecież nigdy nie opuściłem mojej wyspy.
Okej. Nie ma tak nauka angielskiego bez totalnie żadnego kontekstu co do obrazków, no nie? Ale działa. Ale działa. Well, Tarzan? Where are my friends, Riku and Kairi? A nie, sorry, zrąbałem się. Nie miałem pojęcia, o czym do mnie mówisz. Hey, I thought... That leaves just one place. Young man, we've been in this jungle for some time now. But we have yet to encounter these friends of yours. I'd wager they're with the gorillas, but Tarzan refuses to take us to them. Really, Mr. Clayton? Tarzan wouldn't hide... Then take us there. Take us to the gorillas. Gorillas. Tarzan, are you sure? Tarzan, go see Kerchak. Kerchak? He must be the leader. Perfect. I'll go along as an escort. After all, the jungle is a dangerous place. Przerażający dwumiarowy uśmiech na trójwymiarowej twarzy. Tak, tak, oczywiście wszystko dzieje się tak we filmie. Clayton mówi, że tkwią w tej dżungli już dość długo, jeśli... O, szlak, dobra. Jeśli nie znajdą szybko goryli, to cała wyprawa nie będzie miała totalnie żadnego sensu. A więc Tarzan zmuszony musi... zaprowadzić nas do gorili. I tak, jakby ta lokacja ma to do siebie, że bardzo randomowo będzie wyskać nas ta pantera. Sabor. A więc tak, idziemy totalnie przeciwną stronę do celu. Ponieważ tutaj wiem, że de facto jest parę skrzynek. A potem nie będziemy się chciał ich podnosić. I tak, co możecie zauważyć w tym świecie, co jest tutaj ciekawego, to nie ma tutaj Heartless. Jedynym wrogiem jest tutaj Sabor. Póki co. To się zmieni. Kiedyś. Tak, za niedługo zyskamy również możliwość tworzenia przedmiotów. Więc te wszystkie szardy, kory i tak dalej będą miały nagle sens. Ale wpierw fabuła. Lecimy z... Ogólnie tak, jakby gra twierdzi, że z nami również idzie Clayton. Oczywiście nigdzie go tutaj nie widać, ale tak idzie z nami, duchem. Pojawi się, kiedy będzie potrzebny fabularnie. Okej, więc tak, mam tutaj Dolinę Hipciów. I w Dolinie Hipciów są skarby na drzewach, które póki co chyba są totalnie niemożliwe do zebrania, a przynajmniej część z nich. Mega potka. Tak, tutaj się nie dostaniemy. Ach, cholera, musi się wynurzyć akurat. Dalej. Dzięki. Dalej, sorry, otwieraj. Kolejne darmatyńczyki. No cześć. Kerchak, please listen to me. No. I co ciekawe, mimo tego, iż... we filmie zarówno jakby, mimo tego, że aby te dwa gatunki się nie rozumiały, ludzie i goryle nie rozumieli siebie nawzajem poza Tarzanem, to w grze goryle nie mówią, bo tak się łatwiej oszczędza na aktorach. Kerchak. Znaczy się Kerchak odmówił pomocy. Ogólnie jakby wątek goryli, jakby normalnie właśnie to jest to, co mówiłem wcześniej. Mam jakiś taki jakby sentyment do tego, jak Kingdom Hearts opowiada historię danego filmu w swojej własnej
wersji, że tak wyrażę, i to przeważnie działa całkiem okej. Tutaj to tak bardzo nie działa, ponieważ wiecie, jakby fajnie, Tarzan spoko szanuje film, ale to jakby nie był film o walce ze złym myśliwym, tylko bardziej film o tym, żeby Tarzan znalazł swoje miejsce pomiędzy gorylami a ludźmi, żeby zrozumiał, kim naprawdę jest i tak dalej, i tak dalej. I tutaj tego wątku praktycznie nie ma dosłownie. Tak wygląda, jakby coś go rozproszyło. Dziwne, patrzę w kierunku domku na drzewie. Tak więc, no cóż. To jest takie bardzo... Nie wiem, nie lubię tego świata. Hop, hop, hop. Hy, ha, hu, hy, ha, hu. Dźwięki wspinania się. O, dalmatyczyki, subcio. Ciekawe, jak już mamy. Zajrzyjmy do dziennika. A, o, 18 mamy, okej. Tak, to jest całkiem fajne, ponieważ jakby to pokazuje nam, ile w danym świecie mamy jeszcze szczeniaczków do podniesienia. A że szczeniaczki są po 3 w skrzynce, no to można bardzo łatwo ogarnąć, ile skrzynek jeszcze musimy znaleźć. Tak, sorry, totalnie o to mi chodziło. Dobra, czyli dostaliśmy tipa od gry domek na drzewie. Tak, będzie szybciej. Natomiast jeszcze na górę możemy dostać się tędy. Tędy chyba będzie nawet szybciej. I nie, to wbrew pozorom nie jest ta sama lokacja. A więc, you know. Nie można się mylić. Hop. Hop. I tak, ta gra z tymi bardzo podobnymi do siebie lokacjami, tutaj bardzo łatwo się zgubić, to dalej gra od 7 roku życia, tak dla przypomnienia. Jezu, coraz ty... Już ewidentnie może się tam przedostać, no come on. Op. O, w końcu. Dobra, którędy droga? Totalnie zapomniałem się wchodzić na górę. Super. Super awesome. Dobra, jesteśmy tutaj, gdziekolwiek tutaj jest. Ogólnie gdzieś powinna być liana, która zabierze za górę, ale totalnie jej nie widzę. Myślu. A dobra, widzę, jest tam. Czekajcie, czy to jest miejsce, w którym zaczynaliśmy? W sensie jakby po rozmowie z Kerczakiem? Chyba tak. Oczywiście, że rozwiązanie było za moimi plecami. O, i tutaj, o ile się nie mylę, mamy kolejny Trinity do kliknięcia. Tak jest, tutaj. O, super, to przedmiot do Gami Shipa. I cóż się dzieje w domku na drzewie? Wait, Kerchak, please. A, zdradzone zaufanie, o nie. Okej, to już.
Nie wiem, Donald i ta małpa, ona miała jakieś imię, nie pamiętam jak się nazywała. Nawiązali więź najwidoczniej. Tak, był tam wąż. Totalnie jasne, wąż. Rzeczy, kuźwa. No to teraz, jak frajerzy, którym jesteśmy, idziemy nakapować do Jane, no nie? Tak, i właśnie ten świat na tym polega. Na chodzeniu z punktu A do punktu B, do punktu A, do punktu B, do punktu A, do punktu B. Nie z punktu A do punktu B, do punktu C, nie. Na między, nie wiem, dwoma, trzema lokacjami. Dlatego nikt nie lubi tego świata. Dalej czekam na moment, kiedy ta gra da mi blok. Naprawdę czekam. Bum. Goofy dostał szarżę. Zaekwipują mu ją. Nie, to nie ta. To jest to porównanie. Czekajcie. Wolę jackpota w sumie. To i to. Patrzcie. To są nasze skille. To są skille Goofiego. To są skille. To jest skill 1 Donalda, a to są skille Tarzana. Ponieważ tak. Towarzysze w tej grze mają tyle sensu. How could you do such a thing? Now, Miss Porter, as I told you, I was not aiming at the gorilla. You are not to go near the gorillas again. Oh, because of one mishap. Come now. Hmm? O, wyglądamy tak groźnie. What am I doing with these imbeciles? Blasted gorillas! I'll hunt down every last one of them! I'll track them down somehow! I'll stake my life on it! Więc jakby... To jest też dziwne, ponieważ jakby... Clayton tutaj nie ma motywacji, w sensie jego motywacją we filmie było to, że chciał sprzedać te goryle, albo sprzedać ich skóry i po prostu mieć z tego hajs. A tutaj jakby... Goryle są jego osobistą vendetą? Właśnie teraz powiedział, że on upoluje wszystko goryle, on choćby miał zginąć. Okej, i tak, okej, to... Co ci przyjdzie z tego, jeśli zginiesz? No i dobra, było słuchać strzał. Chodźmy dalej, co się stało. Teraz uwaga, Heartless! Przekolorowane pod Final Mix. I tak, Heartless atakują gorylę. I teraz tak, kolejny moment zamulania w tym świecie. Mianowicie musimy obejść wszystkie lokacje i uratować gorylę przed Heartlessami. W każdej lokacji jest jeden goryl i grupka Heartlessów. My musimy to wszystko obejść. Mam wrażenie, że Disney specjalnie pozbył się praw do Tarzana tylko po to, żeby nie musieć dawać w kolejnym Kingdom Hearts tego świata. Chociaż nie, spokojnie. Są w tej grze gorsze światy i znajdują się też w kolejnych częściach. Tak więc, no, you know. Tak, dosłownie, żeby fabuła ruszyła dalej, musimy obejść te wszystkie lokacje i zyskać jeszcze, żeby te goryle dawały nam przedmioty, które nam się przydadzą. Jakieś potki, bronie, pancerze, cokolwiek. Nie.
goryle dają nam przedmioty do gamishipa. Subcio. No kurde, no... O, super, nie zaekwipowałem podków. Cudownie. Kuleczki, kuleczki, leczcie mnie, kuleczki. Dobra, uff. Tak, właśnie, widzicie, zanim się złapać na to, o czym wam mówiłem na początku, czyli kupując czy podnosząc przedmioty z ziemi, nie mamy ich automatycznie przy sobie w kieszeni. Musimy je do tej kieszeni włożyć. O, Tarzan ma potki. Dziękuję, Tarzanie. Doceniam twój wkład do naszej sprawy. Dobra. O, no to lecimy dalej. Tak, ten świat jest długi. Ten świat jest długi. Dobra, z nimi już nie walczymy. W tej lokacji goryla już uratowaliśmy. Właśnie widzicie, to jest ten problem. Ten świat jest jakby długi, ale ma niewiele kontentu, ponieważ... Znaczy, jakby ma niewiele lokacji sam w sobie. Gdybyśmy może, nie wiem, musieli obie teraz, nie wiem, jakby 5 nowych lokacji. No to byśmy mogli gadać, nie? Ale nie. Ale nie. Mogłem się w sumie uleczyć w namiocie. To nie jest je ważne. Ja, czy Taliany za nami? Tak, jest, była za nami od samego początku. Jej! Jestem genialny. Dobra, to nowa lokacja. W sensie nowa. Jeszcze tutaj nie walczyliśmy z Heartless. Pozbyliśmy się uroczego dźwięku. No jest led głupi, umarł, nie wierzę. W sensie jest znokautowany. Oni nie umierają, wiecie o co kaman. Zabawne jest to, że jeśli te małpki wykonują swój ślizg i uderzą w ścianę albo zblokujemy je, to chwytają się na nogę. Te takie małe, zabawne właśnie, jakby, nie wiem, animacje. Mówiłem wam już o tym. Kolejny. I ostatni jest z domku na drzewie. Który jest tutaj. A potem znowu musimy wrócić do namiotu. Bo tak się robi. Wlot przez okno. Gdzie są Donald i Goofy do cholery? O, są tutaj, dobra. Poważnie? Już nie żyjesz, Donald? Ja nawet nie... Chłopie, ja nawet nie wiem, jak ty to w sumie robisz. Ach, Sonic też. Takie piękne. Tak, bo są drogą, czyli tak, to jest technika od Clouda i ona jakby nawiązuje do ataku Klim Hazard z... z Final Fantasy VII oczywiście. No i teraz uratowaliśmy wszystkie goryle, tak więc możemy wracać do... namiotu, pogadać z Jane. A potem będziemy musieli przyjść ponownie tutaj. A potem zakończyć poziom. Tak więc, zabawa. Na 102. No dobra, save'niemy sobie. Okej, dobra, wracamy. Znowu zjazd po linie. Dokładnie, wiecie, to jest aby to, to co mówiłem wcześniej. W tej lokacji są inne trasy do zjeżdżania po linie, ale zgadnijcie, kiedy się odblokowują. Po tym, jak skończy się ten świat. Wtedy to ma sens. A ja właśnie kliknąłem coś kuźwa na moim telefonie, goddammit. Na biurku jestem. Au, moje drewno. Thank you.
O, to grzyby. A my mamy więcej zaklęć teraz. Aha, no dobra. To jest kolejne zaklęcie, którego jeszcze nie mamy. Zawsze o krok do przodu, co grzybki. Dalej. Trzęsie się zimna, to mam dla ciebie ogień, proszę bardzo. A ty masz dla mnie, fire art. Nice. Tak, i mnóstwo kulek z maną. Hello. Goofy, nie zasłaniaj mi do cholery. Nie mam tego zaklęcia, wybacz. To mam. To też mam. Tego nie mam. To mam. Boom. I trzeci grzyb będzie pewnie tutaj. O właśnie. Szlak, pomyliłem się, to był... A, to był Blizzard. No nic, nieważne. Oby z panem Claytonem było wszystko w porządku. Nie, nie jest w porządku. I to jest dziwne, bo wcześniej słyszeliśmy, aby on strzał przed namiotem, ale dopiero teraz słyszeliśmy strzał stojąc pod namiotem? Ale to dziwne. To jego fajka. To tak bardzo charakterystyczna rzecz, której wcześniej nigdy nie widzieliśmy. Dobra, ostatnia rundka z saborem. Potem nie będzie nas znękał, spokojnie. A, to on ma ten myk, że wskakuje aby w trawę i wyskakuje z innej strony. Aj. Dobra, pokonany. O, super, opanowaliśmy kontratak. Dalej nie mając bloku. Dalej nie mamy cholernego bloku, a dostaliśmy kontratak. No come on, kto tak robi? I to jest generalnie ciekawe, ponieważ my właśnie zabiliśmy zwierzę w Kingdom Hearts. W sensie wiecie, wszyscy wrogowie tutaj to łotry, które w sumie nigdy nie giną od naszych ciosów. Są obaleni. Albo Heartless, które są jakimiś tam wymyślonymi stworkami. A tutaj właśnie zabiliśmy panterę. Ta twarz jest przerażająca nie dlatego, że wyraża przerażenie, tylko dlatego, że jest straszna po prostu. Dobra. Serio? Dobra, lecimy. O, wow! Przerąbałem przez wszystkich tym Sonikiem. Bum. Hajsy, hajsy, hajsy. Czekajcie, czekajcie. Oczywiście, że nie mam dość AP. Tak, 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 uderz po tym, jak zblokowałeś, tak, no. Zblokowałeś. Zblokowałeś. Ciekawe, kiedy dostanę blok. Opisałem, że skoro dostałem kontratak, który jest jakby umiejętnością właśnie tarczy, to w końcu jakby dostanę również blok, ale ciekawe, kiedy to nastąpi, prawda? Dobra, nieważne, lecimy do namiotu. Nasz trigger point dla fabuły w tym świecie po prostu. Gdzie jest Jane? Coś nie tak, Tarzanie? Coś jest nie tak. Jane jest w niebezpieczeństwie. Jane jest w pobliżu domku na drzewie. Wygląda na to, że ma kłopoty. Chodźmy do domku na drzewie. W sensie pod domek na drzewie. Ponownie.
Naprawdę, jak nie kochać tego świata, nie? Jak kuźwa nie kochać, naprawdę. Ale spokojnie, to już ostatni raz, kiedy musimy tam iść. Po tej akcji będziemy mieli już chyba ostatnią walkę w tym świecie, w sensie bossa. I znowu ta rozkmina, nie wiem, czy ekwipować Donaldowi i Goofiemu potiony. Czy ja chcę, żeby oni wyrąbali... Wiecie, jest szansa, że któryś z nich uleczy mnie. Ale jest większa szansa, że wyrobią te potiony na siebie. Bo tak robią. O, ten czarny owoc wygląda podejrzanie. I to jest jedyny raz, kiedy widzimy, żeby Heartless posługiwały się jakimś czarnym owocem. Którego, tak, ciekawostka, nie można namierzyć. Więc uderzanie w niego jest takie przyjemne. A jeszcze mi się zbiera na kichnięcie, tak więc w ogóle jest super. No dalej, padnijże. Tak, oczywiście, jako że Sora nie lokuje się na tym owocu, no to lokuje się na wszystkim dookoła owocu. O, udało się. Przez to z automatu macha Keyblade'em w każdą inną stronę. Clayton przyszedł do namiotu i to ostatnia rzecz, którą pamiętam. Clayton? Goryle zostały uwięzione. Terk uciekła. A, czyli tak się nazywa ten goryl. Musimy pomóc gorylom. Gorylom, w sensie. Super. Zajebą go. Pomaganie gorylom. Jezu, czemu mówię gorylom? Fu. Gorylom. Tak, to przez to, że teraz kręci mnie generalnie w nosie i próbuję się skupić na tym, żeby nie kichnąć mikrofon. Tak, pójdziemy zapisać do namiotu i ruszamy na walkę z bossem, ponieważ tak, nagle najwidoczniej Heartless pojawił się w tym świecie i ma to coś wspólnego z gniewem Claytona. Wow, nie wierzę, przeskoczyłem tą gałąź w końcu. Impossible. Chce mi się z wami walczyć. A dobra, w sumie zarąbiemy je, niech stracę. Trzeba expić Sora. W końcu gramy na najwyższym poziomie trudności. Nie wiecie, aby nie ignorujmy tego aż tak. O, słodki różowy Heartless. Taki słodki, taki różowy. Donald umarł w walce z trzema Heartless. Dzięki Donald, naprawdę. Co ja bym bez ciebie zrobił, kolego? Dobra, uleczymy się. Niech pierdziele, nie ekipuję podków Donaldowi i Goofiemu. Nie ma takiej potrzeby. W sensie, boss będzie trudny, ale... Naprawdę, nie mam zamiaru marnować mojego hajsu, moich zasobów na tych dwóch patałachów. O Jezu, dobra. Tak. Przed nami widzicie specjalnego Heartless. To są Heartless, które zostały dodane w Final Mix, czyli tłumaczyłem to wielokrotnie. I każdy ma swoje pseudo dziwne wyzwanie, które nie polega na walce. I wyzwaniem tego Heartlessa jest to, że on zaraz się rozmnoży, będzie ich mnóstwo, a my będziemy musieli znaleźć właściwego. O właśnie. Ale jest na to sposób.
Jeśli będziemy spamować cały czas pauzą, to będziemy widzieć dokładnie jego ruchy. Czyli to ten. Dobra, poleciał na górę, jest tutaj. To ten. I tak, jeśli go dobijemy, w sensie zadam mu was 5 ciosów czy coś takiego, no to... O, proszę. To dostajemy specjalny przedmiot. Im dalej stoimy, tym lepiej. O, super! No. Wydaje mi się, że to ten. Nie, to nie ten. No. Tak, niestety, właśnie, aby trzeba stać daleko. Bo inaczej nie widzicie całego ekranu. No, i nie zdążyłem kliknąć pauzy. Nie mam pojęcia. O, wow, trafiłem, nie wierzę. Sora, spójrz łaskawie na niego. Dobra. Dobra, czyli ten. Nie, zgubiłem go i tak, nie wiem, załóżmy, że ten. Nie jestem w stanie go śledzić nawet z pauzą, sorry. Zabił mnie jeszcze, idealnie, super. Zajebał go, fajna minigierka, bawiłem się 10 na 10. Dosłownie, nie wiem, konsola by musiała mieć opcję jakby spowolnienia dwukrotnie albo trzykrotnie obrazu, żeby to miało jakikolwiek sens. Żebym mógł go śledzić normalnie, pod różnymi kątami. No i cóż, Clayton jest tutaj. I Włada Heartless, kto by podejrzewał? Ten dzieciak kupił nam tak sekundę, dlatego bardzo wolno odejdziemy. Clayton? Not Clayton. Not Clayton. I bez wymiany jakichkolwiek uprzejmości walczymy. A tak, musimy się skupić na Claytonie, ponieważ on za chwilę aktywuje drugą fazę walki i te hardy znikną. I jest to jeden z mniejszych wrogów, który może się leczyć. To jest dosyć irytujące. No, teraz druga faza walki. I tak, dostał... Co dostał? Niewidzialnego Heartless. Faza druga walki z Claytonem, podejście, nie wiem, z szóste tak jakby. Nie idzie mi ta walka. Znaczy ostatnio jakby już prawie go miałem, tylko stanął, Clayton stanął jakby na tej skarpie po prawej, na tej wyższej, nie na tej z tym zielonym, o, na tej, które właśnie było widać. Na niej, do niej się Sora by nie dociąga w walce, ponieważ Sora, żeby dociągnąć się do krawędzi, musi być poza walką. I no cóż, Clayton tam stał, leczył się, strzelał do mnie, a ja mogłem patrzeć z dołu i... Czekaj, aż mi zastrzeli, nie wiem. Bo tak, jakby myk polega na tym. Wcześniej przegrywałem dlatego, że starałem się ubić tego cholernego jaszczura. Zrobić wrażenie, ale teraz stwierdzę, że w sumie mnie to rąbię. Straciłem tutaj za dużo czasu, a jeszcze kawałek świata przed nami. Więc po prostu bijemy Claytona. W momencie, kiedy ubijemy Claytona, walka się kończy. Bum, proszę bardzo. Takie trudne. Tak, Clayton kontynuuje walkę bez jaszczura, ale jaszczur nie kontynuuje walki bez Claytona. Taka zasada. Ale to, że jest ich tutaj dwóch i są na bardzo małej powierzchni i to, ile powierzchni zajmuje ten jaszczur, no to robi, to sprawia problem. I swoją drogą tak, ten jaszczur ma jeden z lepszych redesignów, jeśli chodzi o Final Mix, moim zdaniem. W sensie, jest to jedyny redesign bossa,
który faktycznie sprawia, że lepiej wygląda. Ale to jest zabawne, ponieważ jakby Clayton nie należy do ligi super złych łotrów Disneya. Jest po prostu gościem, który dostał moc kontrolowania Heartless. Potem się dowiemy skąd. Dostaliśmy moc leczenia, no teraz to sobie może żyją, no. Znaczy dobra, i tak będzie przydatna, ale no przyda mi się w tej walce, która właśnie skończyła. I jakby okej, Heartless umarł. A co z Claytonem? Czy Clayton nie żyje? Czy my właśnie zabiliśmy człowieka? Dzięki, to niemiłe. I to koniec wątku rodziny Tarzana, w sensie, wiecie, jego porozumienia z gorylami. I tak, generalnie jakby Deep Jungle, świat Tarzana, jest bardzo, jest chyba jakby jedynym światem, który po tym jak pokonamy bossa, nie każe nam z automatu wracać na statek. Zostało nam jeszcze troszeczkę świata i jedna przydługa cutscenka. A w tej lokacji jest ukryte troszeczkę skrzynek, tak więc warto się za nimi rozejrzeć. Wow! Zrobiliśmy pozę z Matrixa na chwilę. O, super, okej. Okay. Tutaj nic nie ma, prawda? Puśćcie, Sora, puśćcie. O. Kamera szaleje w tej lokacji, naprawdę. To jest zabawne, ponieważ mimo faktu, że jakby Sora jest po raz pierwszy w każdym z tych światów, to najwidoczniej podświadomie zna nazwę lokacji, która jest tuż przed nim. Wszystkich poza tą jedną, która jest podpisana jako trzy pytajniki, tak więc... To ciekawe i randomowe. No, cześć Jane, skąd się to wzięłaś? This is your home? But that means... Huh? This is your home? But that means you're homeless. Echoing all the way here. Friends there. See friends. Oh, now I've got it. Means heart. Friends in our hearts. Heart. Oh, so that's what it meant. Friends. Same heart. Clayton. Lose heart. No heart. No see friends. No heart. No friends. Sorry about what I said. O, pogodzili się. Yeah, all for one, huh? To jest. Wszyscy za jednego. I kolejna tajemnicza dziurka od klucza. Taka sama jak w Wonderland. No nic, teraz wiemy co robić. Jest klucz, jest dziurka, jest laser, klik. Lecimy dalej. Czy my w sumie wiemy co w ogóle robimy? But it's sure not the king's. I think someone has a new admirer. No. Did you kill me? I to jest zabawna sprawa, co właśnie Donald powiedział, ponieważ powiedział, że no cóż, nie przystawiaj sobie małpeczko, Daisy by mnie zabiła. I teraz jakby
Seria Kingdom Hearts ogólnie, jak tylko może, stara się uniknąć słowa zabić, słowa kill. W sensie używa tego w ostatecznej ostateczności, kiedy jest to niezbędne do progresu fabuły dalej. A tutaj Donald rzuca tym słowem w charakterze żartu. Wiecie, gra 7+. Wiecie, o co kaman. What drew the Heartless to that world? The Hunter lured them there. It was his lust for power that was the bait. But it seems the bait was too tasty for his own good. Yeah, he got chopped instead. A weak-hearted fool like him stood no chance against the Heartless. But the boy is a problem. He found one of the keyholes. Fear not. Sumie już dwie, tak, ale besides, he remains blissfully unaware of our other two. Nawet nie wie, że istniejemy, i to jest tym wszystkim najlepsze. They are falling into our hands, one by one. Speaking of which... I teraz generalnie ta scenka. Przede wszystkim chodzi o to, że o, jest sobie ta Liga Złałotrów i najwidoczniej nie mieli żadnych planów co do świata Tarzana. Ten świat mógł sobie istnieć, to był totalnie zbędny. Nie wysłali tam Heartless, ale Heartless zostały przyciągnięte przez gniew i żądzę potęgi Claytona. Jednak mimo tego gniewu i żądzy potęgi, jego serce było za słabe, by je kontrolować i rzekomo to obróciło się przeciwko niemu, mimo tego, iż to my go pokonaliśmy. Ale wiecie, o co kaman, gra chce mieć symbolizm. I nas mówi, że no cóż, księżniczki, mówią, że księżniczki wpadają w nasze ręce jedna po drugiej. I teraz jakby, po pierwsze, to jest strasznie śmieszna sprawa, ponieważ jakby tutaj mamy Alicję, która została porwana i wiemy, że została w tym momencie już porwana przez Ligę Złych Łotrów Disneya. Ale co by było, gdybyśmy do świata Tarzana polecieli zanim ukończyliśmy świat Alicji? Bo jest taka możliwość. W tym miejscu byłaby Królewna Śnieżka. Tak, jej model byłby zastąpiony modelem Królewnej Śnieżki. Taki fajny, mały szczegół. I poza tym nazywam to bullshitem, ponieważ przecież Alicja nie jest księżniczką. Jest zwykłą bohaterką filmu Disneya. Bo to jest jakby ciekawa sprawa, ponieważ jakby Disney ma tą swoją grupę, czyli księżniczki Disneya. I tak, ona jakby, ta grupa jakby faktycznie istnieje, w sensie Disney oficjalnie nazywa pewną grupę swoich postaci księżniczkami Disneya. I Alicja do tych dziewcząt nie należy, mimo tego, że z filmu Disneya nie spełnia jakichś tam warunków. Bo chyba warunki są 3 albo 4, nie jestem pewien, nieistotne. Jakby Alicji w tej grupie nie ma. I potem okaże się, że jakby te księżniczki to całkiem istotna sprawa w tej grze. Ale na przykład Alicja jest uważana za księżniczkę, ale już księżniczką, na przykład, uwaga, spoiler, nie jest Ariel z Małej Syrenki, która de facto jest księżniczką i ma tytuł księżniczki Disneya, faktycznie, jakby wiecie, należy do tej grupy. Ale czemu Alicja jest księżniczką w tej grze? To nie ma żadnego sensu. No nic. No nic. Randomowy rant. Okej, okay, to my będziemy się zbierać. Gdzie jest swoją drogą wasz okręt? Niedaleko. Sora, Tarzan, przyjaciele. Zdobyto Jungle King. Bla, 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 bla. I tak, to jest pierwsza nowa broń do Sory. A raczej pierwszy nowy łańcuch do broni. Ponieważ jakby Keyblade mają to do siebie, że jakby Keyblade ma ten taki dyndający łańcuszek na dole, nie? Przy rękojeści. No zaraz się pogadam. Ten dziwny gumi blok, który wyszedł z tej siedzącej dziurki, to nie jest inny, to nie jest jak inny. Ciekawe po co on, do czego on służy. Nie wiem. Może Leon będzie wiedział. Okej, okay, więc wracamy do Traverse Town. Chcę być pilotem. Nie ma opcji. No come on, jestem mistrzem Keyblade'a. Nie obchodzi mnie kim jesteś, nie i tyle. Znowu to samo.
Tak, i tam musimy wrócić do Traverse tam. I tak, aby tak, myk polega na tym, że jakby właśnie Keyblade ma ten swój taki dyndający łańcuszek na dole. I ten łańcuszek, dobra, w sumie będę gadał, lecąc już z powrotem. Ten łańcuszek, kiedy się go zmieni, to zmienia totalnie postać Keyblade'a. I to jest aby odpowiednik, wiecie, zmiany broni z innych RPG-ów. W sensie aby bronią Sory zawsze musi być Keyblade. Tak ma być i tyle. Ale żeby jakoś to obejść, to właśnie twórcy myśli ten system, że o, wystarczy podpiąć inny łańcuch i zmienia się budowa oraz właściwości Keyblade'a. W ten sposób Sora może mieć inne bronie, które wszystkie są Keyblade'ami. I nagle nikt nie jest posiadaczem 20 Keyblade'ów w tej grze, bo wiecie, Keyblade to ta super mega rzadka broń, która jest w stanie jakby rozwiązać wiele problemów tego świata. Więc dziwne by było, gdyby ktoś mógł nam ją po prostu sprzedać albo dać. To jest właśnie, mamy te łańcuchy. Łańcuchy dopinane do Keyblade'a. Coś jeszcze miałem mówić i zapomniałem totalnie. A i dostaliśmy czerwoną trójcę. W sensie wiecie, czerwoną Trinity. Teraz możemy aktywować również je. Ale dobra, tutaj sobie zakończymy. W kolejnym odcinku ruszamy z powrotem do Traverse Town. Ja wrócę tam poza nagraniem, bo to troszeczkę zajmie. Ale nic. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę i na razie.